Cześć, cześć! Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Patrzę, czy się nagrywa na YouTube. Nagrywa się, także jesteśmy na kawce z wróżką. Mam nadzieję, że się zaraz zajdziemy, dlatego że na kawce z wróżką jest energetyka tygodnia, dlatego że na kawce z wróżką są ogłoszenia tygodnia i dlatego że na kawce z wróżką są różnego rodzaju dziwne rzeczy. Także warto. Widzę, że już się schodzicie. Jesteśmy. Dzień dobry. Super. Fajnie, że jesteśmy. Awe wam, awe. Jeszcze świeczkę naszykuję. Latam od rana, maluje się, świeczka nie naszykowana. A świeczkę trzeba mieć, co by ją potem zapalić, słuchajcie. Jak tam dzionek, jak tam poniedziałek, wszyscy przeżyli budziki, budzikom śmierć. Mam nadzieję, że wszyscy przeżyli. Witamy Gracką i Poszeptane, i Beatę, i Megan, i Anowi, i kto tam dochodzi? Pentagram? Pentagram doszedł, kto to jest w ogóle? Co się dzieje? Jako Wiśniewsko. Klara, Anowi, tak. Super. Dobra, jest nas 20 osób, potem dojdzie więcej bądź nie dojdzie więcej. Mniej ważne. Zaczynamy od energetyki i powiem wam, że może taką najważniejszą rzecz, czy z Księżyca w tym tygodniu, to jest to, że w czwartek mamy księżyc w znaku lwa, co by było dobrze, słuchajcie, bo to jest 2 dni przed pełnią, znaczy księżyca przybywa, to jest czwartek, więc dzień jowiszowy, to jest lew, więc świecenie, błyszczenie i dzwonienie, na wszelki dobrobyt zacząć już czynić. W piątek z kolei może być czynione na taką piękność i urodność i też świecenie i błyszczenie, dlatego że lew, tak, lew, ale piątek, czyli dzień Wenus i to by było fajne. Natomiast wydaje się, że pełnię mamy w Skorpionie. W ogóle nów w Skorpionie to jest najlepszym nowiem do odcinania, ale pełnia w Skorpionie to też taki przytup da. Też taki przytup da, więc tutaj można to wykorzystać. Jest to co prawda dzień sobotni, więc tak trochę bym powiedziała z tych takich magiczno-sobotnich rzeczy to by było na oczyszczenie, ale przed pełnią można wyczyścić mieszkanie wodą z octem, wodą z solą, wodą z sodą albo z olejkiem ze sklepu Pentagram oczyszczającym i potem się już w ten sposób do pełni przygotować. Jako że mamy pełnię w sobotę, to wiemy wszyscy, że co, że można się zapisać na tą pełnię za 22 zł, czyli za 8 piw. Zły przelicznik, 8 piw brzmi dumnie. Nie przeliczaj na piwa. Na piwanie. Nie, nie przed 22, więc a zaliż można. I zobaczymy, co tam w naszych tych chińskich rzeczach słychać w tym tygodniu. To jest tydzień ten 22 dzisiaj, nie? 22 już ostatni. Słuchajcie, to już 2 miesiące roku nam minęło, dopiero był Sylwester, którego nie było. Z godziną... Przepraszam. Żyjemy. Z godziną policyjną, której też nie było, acz była, acz nie było, acz była sugestią, a być może niekoniecznie, więc takie tam. Słuchajcie, dzisiejszy dzień ma jeden wielki X w tym chińskim kalendarzu. Jeden wielki X oznacza, że w zasadzie ważne rzeczy nie będą nam mocno szły, czyli skupmy się na tym, żeby... wykańczać to, co na przykład nie zostało zakończone w zeszłym tygodniu. I to jest chyba taki dobry sposób na ominięcie wielkiego chińskiego X, tak mi się wydaje. Natomiast hasło na ten dzień jest hasłem zamykać. Więc myślę, że też właśnie te wszelkie podsumowania mogą być tutaj bardzo dobre. Także ten poniedziałek taki, wiecie, może nie bardzo twórczy, ale jednocześnie podsumowujący. Więc nie nastawiajmy się na nowe, lećmy załatwiać stare. Ja dzisiaj w zasadzie też lecę załatwiać stare, zamykam pewne rzeczy, jak abonament na telefon. O, właśnie tak będę robić. Bardzo dobra rzecz. Intuicyjnie, jak zwykle. Ja mam tak z tym księżycem na przykład, a propos, że przeważnie jak mam ochotę na ufarbowanie włosów albo ich ścięcie, to najpierw to robię, a potem sprawdzam i się okazuje, że w dobrym znaku. To się nazywa współpraca. No i zobaczymy, jak ten poniedziałek będzie nam przebiegał w kartach. Ja sobie je tu może potasuję i będę je po prostu wyciągała. Trum, trum i trum. I zobaczymy poniedziałek. Poniedziałek mamy 7 monet. Czekanie. Czekanie. Słowo klucz do tej karty czekanie. Więc nie zaczynamy nowego. Patrzymy, co tam zasialiśmy. Możemy coś podlać, przyklepać i na efekty przyjdzie czas później. Grunt to z tej karty wychodzić w ten sposób, żeby było to czekanie na coś, a nie wiadomo na co, dlatego że przebułkowanie się w kołderce kocyku nie służy rozwojowi, natomiast powolne dokańczanie pewnych spraw i sumowanie tego, co się wcześniej zrobiło, może być bardzo dobre. Także poniedziałek nie będzie z werwą, ale będzie z zamykaniem starych rzeczy. Dobra, co mamy w chińskim znaku na wtorek? Kontakty z ludźmi, nauka, egzaminy, medytacja. Sprzątanie jest na czarno, więc jakby jest niepolecane. Także pamiętajcie, jeżeli może kurz poleżeć, to i my poleżmy. Natomiast słowo na wtorek jest tworzyć, więc wszystko, co może być nowatorskie, twórcze, koncepcyjne albo manualne, będzie nam sprzyjało. Taki wtorek w chińskim znaku. I zobaczmy, co się dzieje. Trójka buław, handel, zakupy, wymiana. Trójki są generalnie w tarocie kartami bardzo ruchliwymi i dającymi takiego kopa. Wtorek jest dniem marsowym, czyli tak naprawdę dniem, w którym spora energia może nam towarzyszyć, a jednocześnie karta brama, która pokazuje, że pewnego rodzaju przejścia i zmiany mogą nam towarzyszyć. Myślę, że to jest bardzo dobra energia po zatrzymanym poniedziałku. Ruchliwy wtorek. Mamy tutaj Kolumba, który odkrywa nowe przestrzenie i jako ten Kolumb, nowe stare przestrzenie, Wikingów tam już setki lat wcześniej byli, ale odkrywa nowe stare przestrzenie, wszyscy o nim mówią, sława, chwała i potęga, czego sobie i Wam życzę. Dobrze, także wtorek też jest w porządku. We w środę. Hasło na środę to jest pozbywać się. Środa jest dniem Merkurego, czyli intelektu, głowy, działania, myśli, handlu, szybkości, informacji, wieści, ale pozbywać się tych rzeczy z głowy można bardzo fajnie. Jest to dobry dzień na pracę u podstaw, wszelkiego rodzaju remonty, układania przestrzeni, co się również wiąże na przykład z zakupami do domu, także tutaj w ten sposób można to ograć, natomiast na inne rzeczy niekoniecznie. To także taka środa. I zobaczymy, jak ta środa w kartach. Nerwowo, ale bojowo. Piątka buław, karta ognia. Uważajcie na ogień, świece intencyjne i pożarki, które mogą się wydarzyć. Piątki mają to do siebie w tarocie, że one są jak gdyby żywiołem. Jeżeli mamy buławy, to jest żywioł ognia. Jeżeli mamy wodę, żywioł wody, więc mogą się przytrafić takie żywiołowe rzeczy odnośnie danego żywiołu. Dzięki, Lucynka. Natomiast nerwowość będzie nam towarzyszyć, ale niekoniecznie będzie nas ograniczać. Jeżeli tę energię, którą niesie za sobą piątka buław, wtłoczymy nie tyle w udowadnianie komuś swojej racji, co w polecenie po prostu do góry i do przodu, to będzie to dobry i bardzo aktywny dzień. Ja bym powiedziała, że przy tym młotku, który mam tutaj na ikonce, wszystko zależy od młotka. Tak po prostu. We w czwartek. Czwartek mamy nazwę dnia pomnażać. Pomnażać, dzień dobry na medytacje, spotkania społeczne, podpisywanie umów i wszelkie rzeczy urzędowe. Tak to wygląda w ikonkach. A jeżeli chodzi o to, jak wygląda w kartach, rycerz mieczy, dobre informacje, dobre sprawy urzędowe, czyli tu się pokrywa jak gdyby ta energetyka, Chinolki mają rację, pokrywa się ta energetyka i mówi o przekazywaniu informacji, fajnych wieściach, zadowoleniu, szybkości działania. Rycerz mieczy jest najszybszym z rycerzy, on jakby robi głową, a nogi same lecą. Intelekt, wieści, wiadomości, informacje zbierać, a potem mogą się przydać. W piątek, czyli urodziny moje, znaczy moje nie personalnie, a jednak bardzo, bo mamy dzień pentagramu. Dzień, w którym wszystkie ikonki są na czarno, więc tak naprawdę nic niby dobrze nie wyjdzie, czyli jak jest pusta przestrzeń, trzeba w nią włożyć rytuał. No i będziemy konsekrować pentagramy. Tytuł tego dnia to harmonizować, no i wszystkiego po trochu, a zobaczymy, jaka będzie energia. Energia jest w czwórce buław, więc tak naprawdę mamy radochę, święto, świętowanie, właśnie to, urodziny. Widzicie, jak ładnie? Możliwości przy domu, przy radości, przy ogarnięciu własnej przestrzeni, przy tym, że stawiamy pewnego rodzaju granice, które będą nieprzekraczalne. Bardzo ładna energia piątkowa. Sobota, słuchajcie, jest dobra na wszystko. Jest słowo stabilizować, ale możemy tak, podpisywać umowy, czytać, relaksować się, medytować, spotkania społeczne, pracować, sprzątać, a to w sobotę akurat sprzątanie jest bardzo dobre energetycznie, przeprowadzać się, wyjeżdżać, kontaktować, wszystko można. Sobota, dniem wszystko można. A zobaczymy, jak w energetyce karcioszek. No, mamy 7 pucharów, wszystko można. Spełniaj swoje marzenia. Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. Rozpraszaj się na 1 000 000 kawałków po to, żeby je wszystkie pozbierać w wielką piramidę możliwości. I tęcza na środku. Tęczowy zamek, proszę bardzo. Także sobota będzie nam towarzyszyła, ale jest to pełnia. Tak, umówmy się, jest pełnia, więc ta pełnia pięknie będzie nam przyświecała. No i w niedzielę znowu mamy kolejny wielki iksik, czyli jak gdyby lepiej nic. Lepiej nic. Słowo to inicjować, a no i lepiej nic, słuchajcie, wisielec. Odpoczynek, zajęcie się swoją psychiką. Tak jak nam się od wielkiego X-a, 7 monet zaczął tydzień, tak tutaj wielkim X-em się kończy, czyli wisielcem. Obie karty mówią o czekaniu. 7 monet o czekaniu, nie wiadomo na co, wisielec o zbieraniu energii na ruszenie do przodu. W niedzielę proszę się relaksować, kontaktować, oddychać, zająć sobą, nie innymi, zawiesić wszelkie działania, bo tak, bo odpoczynek się należy. Tak już to wygląda w energetyce. Słuchajcie, tydzień nam nie doskwiera bardzo mocno, jest w miarę normalnie. Przypominam, korzystam z, macie odwrotnie, kalendarz Feng Shui Tong Shu, 2021 rok metalowego bawołu. Z ładnym rysunkiem i tą czerwienią chińską, którą uwielbiam po prostu. Także tak, dobra. A z kart korzystam Grand Deluxe Starot Marchetti'ego, jakby ktoś był ciekaw. Deluxe. Tylko Deluxe. Dokładnie. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma urodziny, to oczywiście ja urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, czyli do końca lutego, to zapraszam serdecznie do... Już mówienia. Było jedno zgłoszenie, Maryś jest z pracy, tam ucieka, w Krzeczarach jest, 27 luty 7-9. O, muszę jeszcze znać, o, mam, dobra, ogłoszonka. Tak, Ania, ja już widziałam, ona tam na sekundę wpadła, mówiła, że będziesz podawała, a ja szybko spisałam. Dobra, wszyscy z pracy, wszyscy w pracy, nie wiadomo kiedy te programy robić, bo albo ciamkają, albo pracują, naprawdę. Kto to w poniedziałek w pracy siedzi, filmy no, nagrywa? Ja nie wiem, Dobra. Przesłanie dla Maryś. Otóż głowa powinna wyjść z koncepcji, iż nie wiem, nie mogę, nie potrafię, nie umiem. I powinna wejść w koncepcję, to teraz ja Wam powiem, na co mnie stać. Trójka mieczy. Jak się zareklamujesz, tak masz. Serducho. W poczuciu bezpieczeństwa. Ja w ogóle jestem przerażona, jak ja ostatnio odsłuchuję jakichś youtuberów, których oglądam w ogóle, że oni na przykład przez to, co się dzieje, którego słowa wymawiać nie wolno, jakieś lęki, depresje, bujania się, płacze, dramy i budowanie schronów, nie? I to nie jest dobre. Dobra jest 9 monet w sercu, dlatego że ona pokazuje, że gdzie... Właściwie jak przyjdzie czas, to przyjdzie rada, a jeżeli czuję się bezpiecznie w swojej bezpiecznej przestrzeni, to taką ją tworzę i stwarzam, bo wszystko idzie z torusa serca, także nie panikujemy. Dziękuję, Grażan. Już się malowałam 15 minut, to już trzeba jakoś wyglądać. A w działaniu trójka pucharów. Więcej radości, wyjścia, ludzi, towarzystwa i oddechu, na luzie, bez inklinacji i bez planu. Trójka pucharów nie planuje, trójka pucharów się bawi. Dobra, kolejne urodziny. Megan, 27 luty, 7 czy... O, uciekłaś mi, no. Megan, Megan. Już patrzymy. To we wszystkiego najlepszego i jubilatu. Głowa powinna być w umiarkowaniu, czyli tak naprawdę zen. Nie panikować i nie cieszyć się zbyt mocno, z tego względu, że ścieżka zen może układać pewne pomysły. Głowa w umiarkowaniu. Nie jest to moja ulubiona karta, coś w umiarkowaniu, ale widocznie słuszna. Serducho w paziu monet, czyli tak naprawdę w zadbaniu o swoją fizyczność, o swoje potrzeby serca, o to, co ja myślę, w małym stopniu, małymi kroczkami, ale po swojemu. I dużo zieloności się otaczać, tu gdzie powinna być zieloność, zieloność wyszła. A w działaniu dwójka buław, czyli tak naprawdę współpracę. Należy sobie uświadomić przy tej karcie, że ja rozumiem, że Ty jesteś najlepsza w sprzątnięciu, ugotowaniu, wymyciu, zrobieniu papierów, podsumowaniu wszystkiego, ale zdawanie obowiązków, które może ktoś wykonać na kogoś, kto może to wykonać, byłoby w tym roku zupełnie słuszne. Paulina mówi, że piękny makijaż i kolczyki. Próbowałam zrobić zieloność, która wyszła jak wyszła, a kolczyki owszem też lubię, jak mnie coś wisi u szyi. Najczęściej chodzę w koku, więc coś wisieć musi w życiu, słuchajcie. Dobra, kolejne urodzinki. Dawid, 22 luty 2002. To widziałam, 18 ma. Tak jest. Dajemy radę. Widziałam datę, bo mówię, czy ma 18, ale miał. Załapał się. Załapał się. W głowie powinna być rodzina, korzenie, dziedziczenie i wychwycenie z całej przeszłości rodu tego, co najlepsze, czyli umiejętności, dobrych genów, dobrych cech, i nad tym należałoby się skupić w swoim myśleniu, bo to może być pomocne. Na przykład dziadek był koniuszym, być może będę świetnym jeźdźcem, nie wiem, na tej zasadzie. Dziedziczenie tutaj, dziedziczenie, serducho, otwarte na świat. To, że głowa ma siedzieć w starych rzeczach, które trzeba przetworzyć na swoją korzyść, to jedno. Serce ma te stare, przetworzone rzeczy transformować w nowe aktywności. O, w nowe aktywności. A w działaniu nowości. Miłosne, emocjonalne, własne, samopoczuciowe. Iść ku nowym rzeczom, nie siedzieć w starych, tak tyłkiem, fizycznie. Z starych rzeczy to trzeba tylko przyswoić najlepsze cechy rodu, żeby dobrze tym dysponować. Kto tam jeszcze? Nic na razie. Nie mamy jeszcze urodzin, już urodzin. Dobra, czyli jakby sobie ktoś przypomniał przypadkiem, że ma urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, zapraszam. Dobra, słuchajcie, czyli tak, zapalamy świcę, tylko że musimy Dorota użyczyć zapalniczki, bo ja swoją znowu wsadziłam gdzieś. Gdzieś. Najczęściej ginący przedmiot w tym domu. Zapalniczka. Tak. Znaczy, zapalimy sobie świecę na rozruch od poniedziałku, na to, żeby nam ogień dodał po prostu powera i energii w tym tygodniu, ale to w takiej mierze, żeby po prostu klękajcie narody, żeby woda zrównoważyła nasze emocje i uczucia, żeby powietrze spowodowało, że będziemy myśleć pięknie, intelektualnie i bardzo mądrze, a ziemia ugruntowała nasze zdrowie i możliwości. Przy wsparciu 4 żywiołów, tak zaczynając tydzień, niech on do następnej niedzieli będzie prosty, łatwy i skuteczny dla każdego z nas. Tak się dzieje, a więc tak jest. Taka jest wola nasza. Dobra, dobra, słuchajcie. Zacznę może od najważniejszej rzeczy. Fanfary. Tydzień pentagramu. Tydzień pentagramu, słuchajcie, czyli urodziny. Tygodniowe urodziny. Ja swoje urodziny mam w maju, ale to pominąwszy. Natomiast firma nazywa się Pentagram, znak pentagramu kocham. 26, czyli czwartek. Dziękuję bardzo. Nie, czwartek, nie, przepraszam. Już Ci mówię, poprawiam się. Piątek, tak. W piątek, bo w sobotę jest pełnia. W piątek jest Dzień Pentagramu, w którym co roku konsekruje pentagram, kiedyś 1, teraz setki, po to, by iż z mocą, energią urodzinową i pentagramową móc wysyłać je w świat. I słuchajcie, spotykamy się 26 o godzinie 21. Zamiast na dekrecie spotykamy się na konsekracji pentagramów, gdzie jeżeli macie swoje pentagramy od nas, nowe, zakupione, narysowane, chcecie je narysować, chcecie właśnie mieć, zbieracie je wszystkie i będziemy je konsekrować. A co roku takie rzeczy powinny się robić nie tylko na nowych pentagramach, ale również na starych, po to, żeby odnowić ich energię, bo czemu nie. Więc zbieramy się ze wszystkimi swoimi pentagramami, które chcemy tutaj uświęcić i będziemy je uświęcać. Po tym uświęceniu, które będzie poważnym działaniem magicznym, spotykamy się na programie rozrywkowo-urodzinowym, czyli nie wiem, o czym będziemy rozmawiać, ale na pewno jadło i napitki będą się lały strumieniami. Także szykujcie sobie winka, piwka, inne whisky, co tam lubicie, dla bezalkoholowców cydr, tęcza i brokat, albo inne dobre rzeczy, ciacha, ciastki i będziemy sobie robić program o niczym. Posiedzimy i pogadamy, z tym, że myślę, że program ten zrobimy z linku na szkole. Szkoła Magii i Tarota Wróżki Joanny na Facebooku, czyli grupa, gdzie jest trochę osób, ale przede wszystkim jest to grupa ogłoszeniowa dla mnie, żebyście wiedzieli, co się dzieje i brali w tym udział. Będzie link na szkole, tak żeby mnie obcy, normalnie ludziska nie wchodzili tak po prostu z biegu, z marszu, z YouTube'a, więc kto będzie chciał, to link na szkole znajdzie i będzie Biba, która po Bibie zniknie jak ostatnie ostatki, więc tak to będzie wyglądało. Nawet jeżeli ktoś się sponiewiera albo normalnie tam zaryje buzią w podłogę, to nie będzie problemu, bo nikt tego nie zobaczy. W zasadzie ludzie zobaczą tylko mnie, więc lepiej, żebym nigdzie nie zaryła, ale tak to będzie jeszcze robione. Jeszcze się nie spotkało. Także tak, będzie bez dzików. Ania, czyli będą nowe pentagramy, chciałabym kupić. I otóż, tak, oczywiście, że będą nowe pentagramy, z tym, że zastanawiałam się długo, jak zrobić, żeby nie było mi potem kwiczenia przez pół roku, że nie trafiłam, nie miałam, nie coś tam. Będzie to zrobione tak, że po dniu konsekracji, czyli w sobotę, bo nikt w niedzielę nie będzie, w piątek nie będzie imprezowo wstawiał pentagramów, żeby wszyscy kupowali, a nikt na imprezie nie był, więc będzie wstawione w sobotę jedna partia rano o godzinie 10, a druga partia po południu o godzinie 18, tak żeby pracujący mogli się połapać i załapać. Natomiast nie będą to ostatnie partie, bo na ile nam starczy, na tyle co miesiąc będą drobne rzuty, co jakiś czas może będą drobne rzuty. Zaraz Wam pokażę pentagramy, ale widzę, że Gosia ma urodziny, tylko czy Gosia jest pełnoletnia, niech mi powie, bo to jest najważniejsze. Jak Gosia mi powie, to będzie oczywiście przesłanie, bo niepełnoletnim niestety, pokażę Wam pentagramy, nie jest ich dużo, ja je praktykuję już od pół roku, parunastu to nie było, bo musiało być od roku, no ale trochę więcej niż pół roku je noszę i targam i otóż nawet jeżeli się ścierają, to jest to w bardzo taki... się ładnie ścierają. Ładny sposób, więc ja je tam, wiecie, noszę, targam. I oczywiście, że to są nie srebro i nie złoto, to tak, żeby chodzi się o to, by pentagram mieć. Tam oszukany, że co? Że znaczy zakącony tak to ani złoto, ani srebro, no wiadomo, ale tak. Patrzę, czy Gosia odpisuje, czy jest, bo chciałabym pokazać przed przesłaniem urodzinowym. Dobra, to ja będę spisywać najwyżej po. A najwyżej po. Słuchajcie, tak. Stare pentagramy, które są, to są oczywiście wszystkie drewniane. Pełnoletnie. To są wszystkie drewniane, to one są i jest ich dużo i ja je staram, teraz też zamówiłyśmy partię, pudełko całe po to, żeby na cały rok starczyło. To dokładnie tak. Są te malutińkie, które można, bryloczki, ołtarzówki, ołtarzyki, świczki, zatapianie, można je używać w różnych celach, a z nowych są nieliczne sztuki, ale acz. Mamy bardzo ładny, srebrny pentagram. Może ostrość tak złapie, poczekajcie, może jednak nie złapie. Srebrny pentagram, cienki. Lubię go, on ma taki wzoreczek, ja może też pokażę YouTube'owi. Jest taki delikatny. Z jednej i z drugiej strony, nawet jak się obróci, to też jest ładny, bo jest taki wybłyszczony. I tak naprawdę w podobnym stylu będzie zloty. No, ostrość łapie jak łapie, ale... Słuchajcie, złoty. Świeczka już odpalona, Malgola, także tak, już takie ładności. A mój ulubiony, jak go nazwiemy, męski, aczkolwiek tak, on jest będzie nazwany w sklepie męskim. Słuchajcie, dla wyróżnienia, bo jest też. No jest po prostu mój ulubiony. I ten ja noszę prawie non stop, tutaj ściera się na miedź. Tylko ja to też mam takie ciało akurat, że u mnie wszystko czernieje po prostu w pioruny, więc ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast ten pięknie ściera się na miedziany kolor. I ten jest mój ulubiony. O, tak jakoś właśnie. Dobra, także takie są pentagramy i one będą od soboty, będą partiami, co by każdy mógł się załapać. Godzina 10, godzina 18 w sobotę będą wchodzić, potem pewnie wejdą pod koniec marca albo już po świętach znowu, żeby po prostu żeby każdy miał szansę. A tego nie jest dużo, więc trochę to podzielimy. Długość łańcuszka jest 58 cm, a to średnica 3,5. Także tyle, wszystko będzie opisane. Nie ma rezerwacji, Nie ma, nigdy nie ma. Tu jakaś biedna sprawiedliwość musi istnieć w jakimś stopniu. Dobrze, mamy przesłanie. Grażyna, tak? Grażka. Tak. Mhm. Gosia. Gosia. W głowie Asmonet. Wszystko co nowe, związane z materią, pracą, zarabianiem, upiększaniem przestrzeni i domem, powinno być w realizacji w tym roku, bo będzie to dobre. W serduchu król monet, no więc znów wszystko co związane z organizacją przestrzeni finansowej, a ma ugruntować Twoją, a nie cudzą pozycję, Twoje, a nie cudze pieniądze, będzie w tym roku dobre. Stawiaj na swoje możliwości finansowe. A w działaniu cesarzowa. Nawet inwestycja w swoje ciało, urodność, we wszystko co można polepszyć i naprawić. A parę rzeczy pewnie można przy tej technice, nawet bezpiecznie czasem. Warto o to zadbać i warto również zadbać o to, żebyś przestała wiecznie tylko komuś, dla czegoś, albo się komuś podoba, albo nie podoba. Zacznij być cesarzową swojego życia. Rena mówi, że trzeba będzie włączyć instynkt łowcy. No trzeba będzie, bo chciałabym być takim molochem Biedronka, mamy miliard sztuk, ale z drugiej strony, czy by to nie zatraciło swojej magii? Pewnie by zatraciło, słuchajcie. Także tak, tydzień pentagramu i łowy od soboty, konsekracja w piątek, spotykamy się na konsekracji, a potem na urodzinach. Także patrzę, czy whisky starczy, ale powinno. Także. Dobrze. W sobotę mamy pełnię śnieżnego księżyca, pełnia zimowa, aczkolwiek wiosenna. Myślę, że jak się pogoda do pełni nie skiepści, to już nam przyjdzie wiosna, bo pełnia zazwyczaj jak gdyby daje te takie, że jak się przełom pogodowy zrobi, to on już tak trwa do kolejnej pełni mniej więcej, dlatego był prawie miesiąc mrozów, tak to wyglądało. Śnieżny księżyc, pełnia we w Skorpionie, oczywiście będziemy przyciągać bogactwo i zapisać się można 22 zł, poczekajcie, bo ja się oprę, a potem mnie nie widać. Tu się przestawię. O, 22 zł, rytuał o godzinie 21 w sobotę na kanału. W ogóle tak, w sobotę miał miejsce webinar magii, słuchajcie, ale magii miłosnej. Ja z tą magią miłosną to mam tak love-hate relationship normalnie, ale okazało się, że w ogóle był cudny, był taki wychillautowany, był super i tak sobie siedzieliśmy, ktoś coś zapytał, ja sobie powiedziałam, nagadałam, 500 sposobów podałam, tak fajnie nam minęło, oprócz tego, że oczywiście okazało się, że po pierwszej części tej bardziej pogadankowej, po godzinie czasu, ja sobie godzinę czasu gadałam, czemu tak, a czemu nie inaczej, a czemu taka ma, a czemu nie tak. To się okazało, że na przerwie się nam światło wyłączyło i trzeba było nowy link dawać, ale potem odbyło się bez przeszkód i bardzo fajny był. I oczywiście w pewnym momencie ten webinar będzie znacznie droższy, dostępny na sklepie, bo lubię chyba polowanka, nie, lubię aktywność, o. Chyba tak, lubię aktywność, więc kto się właśnie taniej załapie, kto wie kiedy, kto co, kto słucha, to jest wtedy takie włożenie w to energii, także bardzo to lubię. A poszeptane mówi cudowny rytuał na koniec. No tak, u mnie webinary kończą się rytualnie. Fajnie było. A właściwie to popełniłam jeden błąd, tak teraz siedzę i myślę, bo gdybym może zawiązała krąg na początku i zrobiła webinar, to może by światło nie padło. Następnym razem to przemyślę. Dobrze. Słuchajcie, druga sprawa, to w ogóle chciałam podziękować za obecność, bycie, stworzenie bardzo fajnej atmosfery, za to, że pilnujecie, jesteście, za to, że w ogóle można z Wami pracować w ten sposób, można coś wymyślać, iść dalej, robić nowe rzeczy i w ogóle każdy czeka, co się będzie działo. Bardzo lubię, bardzo lubię. Ze sklepu wyszły już pierwsze lalki magiczne, życzeniówki, a weszły na sklep klątwiaczki. Są na klątwiaczki. Klątwiaczki tak. Też są, bo są dwa rodzaje lalek na razie na sklepie, będzie pewnie ich więcej. Jedne to są życzeniówki, czyli na życzenia wszelakie, gdzie sygile się zaklina w środek. Będziemy próbować nowych metod działania laleczek na innych materiałach. Płótno jest cudowne, acz w obróbce ciężkie i mają kwadratowe głowy. Laleczki, ufiaczki. Ale wychodzą już ze sklepu właśnie pierwsze sztuki, z czego się bardzo cieszę, bo to jest magia taka moja, no, taka moja, lubię robić laleczki, więc super. A, że ciszaka z rubinem. No, no tak, bo ty masz no. ten bo się tak, tak. Ale pani od ciszaka jest u nas na targowisku. Tak, jest taka grupa na Facebooku Targowisko u Hrabiny i tam właśnie pani znajoma ciszaka wystawia jego rzeczy czasem i można się podopytywać. Można się podopytywać. No i właśnie, te pierwsze laleczki, czyli ja już jestem przeszczęśliwa i przezadowolona. I wiecie co, różnie się te lalki robi. Beata twoja będzie właśnie w drodze w tym tygodniu. No już jest zrobiona. Tak. Ja nie będę mówiła czy ja gdzie. To... Tak. No. Tak jak mówię, ja nie będę robiła tych lalek w sensie hurtu, bo ktoś zamówił, to siadam jutro. Nie ze względu na lenistwo i brak znalezienia paru godzin czasu, bo to by się dało zrobić, ale widzę porównanie robienia a robienia. Pierwszą lalkę, którą robiłam, nie, że robiłam z przymusu, być może życzenie, energia, retrogradacja, cokolwiek. Robiło mi się trudno, a wczoraj przysiadłam i zrobiłam dwie, po prostu nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo kiedy. Także słuchajcie, musi być flow energetyczny, żeby te lalki robić. Tam w środeczek zawsze jest papierek z maleńką sygilą, nic ładnego, ale magicznego, bo to nie chodzi o to, że to... Zresztą jakbyście rozpruli, to zobaczycie, że paskudstwo, chociaż nie... Znaczy ja bym nie rozpruwała laleczek. Jeżeli się ich pozbyć, to też nie... Zakopać w ziemi może tak, tak? Na tej zasadzie, jakby się ich chcieć pozbywać, ale na takie dobre życzenia, które były, to akurat pozbywać się nie trzeba. To tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o rytuał Ostary, który mieć miejsce będzie w marcu, to w zasadzie bardzo dużo już jest paczek wysłanych, z olejkiem Afrodyty bardzo dużo już jest wysłanych, także to wszystko się dzieje, zadziewa dużo wcześniej. Reszta wyjeżdża. Tak, i w tym tygodniu się wyrobimy. Naprawdę bardzo fajnie nam poszło, pani na poczcie widząc nas już kwiczy, może mniej niż ludzie, którzy stoją w kolejce za nami, ale naprawdę partia już poszła po prostu. Rozprócz nie. Nie, bo wiecie co, czasem nawet gdyby, bo ja akurat tym razem rzucałam w nogi, bo zrobiłam, będę próbowała i metody, i materiały, także każda lalka będzie inna. Na podobnej zasadzie, ale na pewno bo pierwsza moja to ma dwie nogi, drugą zrobiłam już taką, która ma taką, że jedną nogę i właśnie w tą nogę wrzuciłam, więc tam, no, ale... Agata też miała wczoraj flow. Kilka motanek. No, to był wczoraj był, chyba był dobry dzień. Tak, bo jeszcze pół pracowni też wysprzątałam. Także tam się zadziało. Dobrze. Chciałam Wam również przypomnieć, że jesteśmy już po Egregorze Walentynek, serduszek czerwoności i miłości, więc fajnie by było, gdyby przygotować ołtarz na wiosnę, którą w ten sposób również przyciągamy. Ja oczywiście pewnie będę Wam to przypominała, ale fajnie by było, gdybyście już zaczęli się rozglądać, bo sklepy oczywiście od stycznia już wprowadzają zajączki, potem nie będzie z czego wybrać. Warto by było, żebyście po prostu i zwyczajnie już jakiś kwiatek, jakąś żółć, jakąś zieleń i żeby już gdzieś na tą Ostarę się przygotowywać. Jako że jesteśmy magicznymi osobami, twórzmy magiczną przestrzeń i magiczne możliwości. Więc warto tutaj właśnie z tą Ostarą poszaleć, tym bardziej, że jest to bogini, która niesie nam odrodzenie. Ołtarze generalnie fajnie jest przygotowywać nieco wcześniej, po jednym święcie, tak żeby następowało już sobie na spokojnie drugie. Żółć, zieleń. Te kolory, które kojarzą nam się z Wielkanocą, zajączki, kurki, kwiatuszki, przebiśniegi, to wszystko, co jest ostarowe. Ja Wam nawet nie pokazywałam w mojej Księdze Cieni ostary, którą namalowałam. Nie wiem, może Wam kiedyś, a nie, może na następny raz pokażę, bo teraz Wam pokazałam tylko pełnię, ale właśnie i te kolory, i te przebiśniegi, i ta wesołość bijąca z ołtarza. Ja również sobie wybiorę z internetu jakiś obrazek i wsadzę w ramkę, gdzie do tej pory mam zwierzęta mocy, ale właśnie zrobię teraz, zmienię na bogini Ostary, jajka, dokładnie tak. Czyli po prostu już się powoli przygotowujcie. Ja nie mówię, że na hurano, bo 21 marzec, a Wielkanoc w ogóle też jest później. Natomiast już ten czas ostarowy można zacząć na ten dobrobyt, bogactwo, przebudzenie, na to wszystko, więc warto to tak naprawdę robić. Z kolejnej takich rzeczy, która się zadziała, kupiłam sobie dwie magiczne książki. Ja w ogóle chyba muszę polecieć, słuchajcie, zaraz wracam. Zaraz wracam, chwilka przerwy, Dorota Was zagada, a ja zaraz będę. Tak, kupiłam dwie magiczne książki i jeszcze w tym tygodniu przyjdą następne dwie, o których nic nie wiem, ale niech to zostanie między nami. Jesteś? Jestem. O, księgi. Księgę też wzięłam, bo może Wam tą ostarę pokażę, słuchajcie. Może to tak teges, ale... Słuchajcie, i teraz tak. Będą recenzje, ale chciałam Wam powiedzieć, że są. Że jakby ktoś się czaił, to niech trochę na recenzję poczeka. Czarna magia rosyjska. Słuchajcie, książka, która oczywiście przepisy czarnomagiczne ma, natomiast jest to... Nie jest to rodzaj magii ceremonialnej, więc tak naprawdę, a w ogóle to jest klątw mnóstwo danych, nie ma jakichś wielce nowych rzeczy, których by się mniej więcej nie znało w magii takiej, ja to mówię, szeptuchowskiej. Natomiast jeżeli ktoś by był zainteresowany takim bardziej spojrzeniem mitologicznym, na satanizm i ciemną magię, to można sobie. Nie jest to książka, z której przyswoiłabym milion rzeczy. Parę cytatów, jak to ja to mam taki zwyczaj, że jak czytam ołówek w rękę i podkreślam pewne rzeczy, które mi się przydadzą. Rytuałów nie przepisuję, po to mam książkę, żeby nie przepisywać do Księgi Cieni coś, co jest znane. Jest podane parę pieczęci demonicznych, ale akurat takich demonów, które prędzej chrześcijaństwo uznało za demony typu Belzebub, to bardzo przyjemna energetyka, to jeszcze nie są jakieś takie demony. Oczywiście 9 piekieł wytłumaczonych, przewodnicy, ale mówię, to taka mitologia, bym powiedziała. No i mnóstwo bardzo fajnych klątw, słuchajcie, rytuał białej klątwy, suche majtki na dnie morza, oksymoron. Lucyna mówi, czytam ją na e-booku, trochę ciarki chodzą po plecach. A czy wiecie co, komu mogą chodzić, już powiem Lucynko, już wyjaśniam, komu mogą chodzić ciarki po plecach? Temu, kto myśli, że tak wygląda czarna magia. To oczywiście są rytuały, którymi zaszkodzić można, bo nawet, wiecie co, w nerwach wypowiedzianym złorzeczeniem można zaszkodzić, umówmy się. Natomiast tak naprawdę póki nie przejdzie się tej całej drogi oddania demonom, to te klątwy tak do końca skuteczne nie będą, to po pierwsze, a po drugie to w naszej jakby słowiańskiej, szeptuchowskiej magii, może innymi słowami, ale bardzo podobne, bo to jest takie fajne, taka negacja jakby katolicyzmu, tak, no bo to się gdzieś miesza jednak, na przykład nie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, lecz w imię sił przeklętych istot. No bo, wiecie, jak się ma 16 lat, można mieć ciarło, jaka czarna magia, ale tak naprawdę z jednej strony wkurza mnie, że ta książka wyszła, bo jak się dorwą do tego małolaty, to mogą tam energię pochulać trochę, dziwne, bo jednak no nawet intencja jest intencją, prawda, więc to jest tak, ale z drugiej strony jak to się czyta, to się myśli tak, o, ta magia cmentarna to wcale nie jest taka zła, tam można sobie z tą panią śmiercią whisky jej zanieść, też będzie dobrze, nie? Także powiem Wam, że myślę, że dla mądrych osób warto wiedzieć, nie dlatego, żeby coś rzucać, tylko dlatego, żeby zobaczyć, co mogą przeczytać kretyńskie małolaty, i czym się zaaferować, a to jest takie liźnięcie powierzchu, bo tak jak mówię, nawet jeżeli chodzi o pieczęcie demoniczne, słuchajcie, to są pieczęcie demoniczne, w ogóle to jest też pomieszanie z poplątaniem, trochę wzięte z kabały, na przykład takie znaki, jest taki znak, to normalnie potrafią, Tetragramaton. Nie, ale słuchaj, nawet nie tetragramaton, tylko tarot, rota, orat. Ten, o. Słuchajcie, tą pieczęć potrafię sprzedawać jako talizman. Na przykład. Tarot, rota, orat. Drama. Warto wiedzieć na przykład, na co się nie złapać, więc to jest pieczęć Astarota. To tak, Asmodeusza też widziałam robione jako talizmany, także tutaj, no, także tak. Jest to, może to zaszkodzić, ale warto wiedzieć, przed czym się bronić, więc pierwsza sprawa. Druga sprawa, moc czarownic, którą ledwie bo to przeczytałam. Ja bardzo szybko czytam, to jest w ogóle dramat. Natomiast druga to jest moc czarownicy. Tak jak przeglądałam, fajnie zgromadzona wiedza, jak się wzmocnić, czy coś odkrywczego, no wiecie, no żywioły, medytacje, przepływ energii, fajnie sobie, o, synchroniczność, tak, czyli jako na ziemi, tako i w niebie, ćwiczenia różnego rodzaju, takie fajne, czasem zaklęciowe rzeczy, to można sobie na luzie przeczytać. Te pentagramy, których jest 1000 szkół, tak, czyli przyzywający, odsyłający. Takie, wiecie, dosyć przyzwoite. To jest pytanie, czy warto? To też, ktoś lubi leciutko? Leciutko? Nie umiem na to odpowiedzieć. No ja jestem gromadzaczem książek magicznych, bo lubię mieć i wracać. Tamtą i to są właśnie te książki. Tamtą warto, bo dobrze wiedzieć, czego unikać i kto może co sobie poczytać i jak zneutralizować magiczne czynniki negatywne. To warto. No i chciałam Wam pokazać tą ostarę, którą ja Wam zrobię zdjęcie, może w przyszłym, nie no, bo do ostary jest jeszcze trochę. Maslenicę to sobie zrobiłam ale mam modlitwy ostary. A propos kolorów, a propos zajączków, a propos różnych innych. I tu jest wpisana modlitwa do Ostary. Trochę się napisałam. Takoż było, bogini Ostara jest zrobiona a propos spirali, drzew, listków, przyrody rozkwitającej, różnych ważnych rzeczy. Możecie sobie zrobić też w Księdze Cieni swoje takie właśnie teges, Jeszcze zrobiłam maslenicę, to mam też chyba nie. Maslenicę zrobiłam, bo maslenicę robi się kiedy w ostatki. Mam maslenicę zrobioną. Paruski naleśniki trzyma, czyli słońca. Jest taka modlitwa maslenicowa i no, chyba widać, że to są przebiśniegi. Aż jestem przedumna. Jest, widać. O, tu wyżej podniosę. To jest dopiero gabarce. Także takie rzeczy tylko w erze Wam powiem. Tak a propos książek, to tak to wygląda. Recenzje na pewno będą, jak dokładnie przeczytam tą drugą. Tej pierwszej już mogłabym zrobić, ale co ja sobie zaplanowałam na ten tydzień, że ja bym chciała Wam nagrać? Recenzje. No to jedna będzie. Mam nadzieję, że się uda to zrobić. No, Klara mówi, że śliczne przebiśniegi i że widać, że przebiśniegi. Bardzo dobrze, bo ja nie umiem sama rysować, ja zrysowywuję, nie kalkuję, tak? Bo ćwiczę rękę i umysł. Oko, umysł, ręka, oko, umysł, ręka. Lubię ćwiczyć rzeczy. Nawet mówię Wam, że jak była mała, to ćwiczyłam palce rozstaw, żeby tak rozstawić. Świr jakiś, ale może to neurony jakieś buduje, tego nie wie nikt. A najlepsze było ćwiczenie palców u nogi, gdzie jeden miał być tak, a drugi się zginać. Potrafię. Ale to wiecie, ja zawsze byłam świrem, więc tak. Więc ja też ćwiczę oko, mózg, ręka, przerysowywuję, ale... Też ćwiczyłam. Ale nie umiem sama narysować w sensie z głowy. Takim twórcą nie jestem i nigdy pewnie nie będę. Chociaż jak zaczęłam teraz bardzo mocno przyćwiczywać hand lettering, czyli te takie napisy, które wyglądają jak plakaty. Tutaj coś dodane, tu taka litera, tu taka, tu taki wyraz, tu taki. To powiem Wam, że jak zrobiłam ich z 50, to już nawet swoimi własnymi hasłami potrafię to tak, wiecie, ubrać w formę i mogłabym z tego zrobić plakat. Także ćwiczenie czyni mistrza, a ja jestem wariatem, lubię rozwijać takie dziwne umiejętności, bo mózg jest najseksowniejszym organem ever i jak mózg działa, to po prostu wiecie jak jest. Dobra. No i na sam koniec. Ile mi tu już 45 minut. Wszystko Wam pokazuję i mówię. Takie zwierzenia z tygodnia. Zakończenie dekretu dzisiaj o godzinie 21. Ostatni raz czytamy dekret, zamykamy krąg podekretowy i robimy rytuał miłosny, który, uwaga, wszystko jest na swoim miejscu. Słuchajcie, nasza nowa Księga Cieni YouTube'owa, gdzie dekret miłosny wygląda w ten sposób. I mamy również rytuał, jak go znajdę, rytuał walentynkowy dla grupy YouTube'owej. Proszę bardzo, spisany czerwonym atramentem, nie żeby krwią. Czerwonego atramentu mam trochę. Jest wezwanie, tak, kreślenie kręgu, wzmacniamy miłość i działamy. I to dzisiaj. I teraz tak, kto nie robił dekretu, a tu mam nawet na dzień pentagramu, proszę bardzo, też rytuał. Kto nie robił dekretu, to może robić ten rytuał samodzielnie, jako rytuał po prostu. O. Pytanie, czy będą słowa rytuału na szkole? Właśnie mi się przypomniało, że powinnam wyrzucić, więc myślę, że jest możliwe, że mam go spisanego. Jak nie mam go spisanego, to chyba zdjęcie zrobię, bo autentycznie mi się spisywać nie chce. Zobaczę. Mam drukowanymi literami napisane, więc jest szansa, żeby było widać na zdjęciach. Zobaczę, ale no ten, a pentagram chyba na szkole będzie, bo nawet nie wiem, czy nie wrzucałam, bo to mam na pewno spisane na maszynu, z tego względu, że mam jakby przyklejone w zeszytu, co by ręce i nogi miało. Dzień dobry, Maciej. Także tak, takie ogłoszenia wiedźmofialne. To się będzie działo. Pamiętajcie, dzisiaj 21. Zakończenie dekretu. Ważne to zrobić, żeby ten otwarty krąg zamknąć, a potem czynimy rytuał, a potem albo będzie program, albo nie będzie programu. Zobaczymy, jak tam będzie nam się chciało. Mi się chciało w zasadzie, bo Wam to się zawsze chce, 24 na dobę, byście się wymieniali tylko. Ja bym mogła programy robić. Także właśnie w ten sposób. No i oczywiście ja już jestem na Ostarze, już na marzec przygotowuję pewne rzeczy, więc tutaj dziać się będzie sporo. Nie lubię tego zeszytu, bo mi się nie otwiera, źle mi się przykleja. Piękne są i cudowne, ale są po prostu nieużyteczne. I tak sobie czekam, aż mnie się skończy, ale dużo czasu mu to chyba nie zabierze. Może ten rok czasu i będzie oki. Ładna, fajna okładka, można nosić, można po prostu poniewierać, gryźć, ale jest niefunkcjonalny. To znaczy tak, dokładnie. Dobra, słuchajcie, także ja tutaj żegnam się z widzami YouTube'a, a zanim się pożegnam, zapraszam na nowy kanał Wiśniowa Magia do subskrybowania, bo tam wchodzą sukcesywnie stare filmy mądre, więc można sobie odświeżyć na filmy, na które się wcześniej nie trafiło, i sukcesywnie będą dodawane nowe, tudzież również bez kawek, wieczorków, poranków, vlogów i innych popierdółek imprezowych, które się szykują również w tym tygodniu. No i co? I tyle. Dobra. Z widzami YouTube'a się żegnam, jak spoza księgi. Myszkę znajdę. Taki ładny widok na koniec Wam dam. Myszkę znalazłam. Widzowie YouTube'a. Pytanie, znika. Czy w marcu dekret jest? Nie, w marcu mamy coś innego, ale to powiem później. Poczekajcie, bo tu znikam, widząc z YouTube'a.